marmurowe schody. Zapowiada się ciekawie. Wychodzi na to, że w całym hostelu jestem sam. Jestem tak głodny, że sobie zaraz odgryzę rękę do łokcia od razu. Nie wydaje wam się dziwne picie piwa na ulicy? Droga doprowadziła mnie do bramy. Będę musiał jakoś przeskakiwać. Myślę, że sobie poradzę. Za chwilę wejdziemy do hostelu. Nie wiem, to jest chyba ten Lo Hostel. Numer ulicy 41. Nie, to jeszcze troszkę dalej. Nie jest tani ten hostel. W sumie okazuje się, że z podatkami 120 zł. Ale no nie było innych wariantów. Część się zamknęła, w części nie było miejsc. A kwatery prywatne tutaj w Syrakuzie są bardzo drogie. Uważam, że za komfort wyspania się po trzech nocach walki o sen warte jest tych pieniędzy. W tym budynku mieści się hostel. Miejscówę mam w 8-osobowym pokoju. Myślę, że może być wesoło. Zobaczcie, jak się nazywa hostel. Pedolia Freedom. Marmurowe schody. Naprawdę zapowiada się ciekawie. Sam hostel jest bardzo wysoko oceniany. Ja po troszku liczę, że może obłożenie nie będzie największe. Już mi się parę razy zdarzało być samemu. Nie uwierzysz. Później pokażę ci hostel. Ale wychodzi na to, że w całym hostelu jestem sam. Nieźle. Jest takie prawdopodobieństwo, że po prostu nie zdjęli oferty z Hostel World, bo nigdzie indziej jej nie było. A ja się wbiłem. Także. Jednak jest dobrze. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie, to nie ma problemu. To i tak prawie będzie pusto. Przejdźmy się po hostelu, gdyż potem mogę być za bardzo zmęczony. Tu jest pokój wypoczynku, kuchnia, lodóweczka, naprawdę nieźle i łazienka z prysznicem, bardzo schludna. Spróbuję zrobić zdjęcia przy zapalonym świetle. O, tak wygląda. Czyściutko, przede wszystkim czyściutko. Tak, tu są pewnie jakieś prywatne pokoje. A tu jest wyjście. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Nawet zaczął mnie mniej boleć odcisk. A tu jest kolorowa komnata, pokój. Witam po krótkiej drzemce i trochę dłuższym relaksie. Idę na miasto coś zjeść. Nie planuję jakichś dłuższych wycieczek, dlatego że odcisk, o którym mówiłem, jest dość duży. Przekułem go, ale chciałbym dać mu szansę, żeby się zagoił, bo szkoda by było tego nie zrobić, jeżeli mam okazję, prawda? Dlatego śmigam najlepiej na pizzę i
Pewnie coś tam jeszcze z miasta w miarę możliwości pokażę, ale nie dużo, nie dużo. Może jutro. Może jutro, ale gdybyśmy się mieli zobaczyć, bo to różnie bywa, to do jutra. Miasto jest ładnie oświetlone, ale niestety z jakością kamery w telefonie, wiesz jak jest, za dużo nie będzie widać. Znalazłem najbliższą pizzerię i mam nadzieję, że będę mógł coś w niej zjeść, bo jestem tak głodny, że sobie zaraz odgryzę rękę do łokcia od razu, ale nic to, nic to. Będę szedł w razie czego na zapach. Syrakuzy. Bardzo, bardzo stare miasto z przepiękną historią. Prawda, że ładnie? Muszę się ze wstydem przyznać, że przechodziłem koło jakiegoś włoskiego fast foodu, ale stało tam trzech krzyczących gości ubranych na czarno i jakoś tak się troszeczkę zawstydziłem, ale nic, jeżeli trzeba będzie, to się tam wrócę. Jakie urocze uliczki, ale fajne jest to, że można tu na legalu sobie wypić piwko. Wasze zdrowie. Właśnie przed chwilą do tego Piaggio, w miejsce, gdzie są dwie osoby, wsiadł kierowca, pasażer z dzieckiem na ręku, na pełnym luzie. Nie wydaje wam się dziwne picie piwa na ulicy? Jeżeli oglądasz moje vlogi, to wiesz, że zazwyczaj tego nie robię, ale pewne zmiany są potrzebne, zmiany są dobre. Tak samo jak piwo. Jak mogłem nie wspomnieć o cenach? Piwko kosztowało mnie 2 euro. Tamten kawałeczek jedzenia pewnie ma jakąś nazwę, też 2 euro. A za ten kawałek pizzy zapłaciłem 3,50 euro. Także i mało, i dużo. Najważniejsze, żebym się najadł. Przystępuję do dalszej konsumpcji. Dzisiaj jest troszeczkę chaotycznie, ale powiem szczerze, jestem dziwnie zmęczony. A jeszcze jak się położyłem, to mimo kołdry mnie troszeczkę wytelepało. Prawdopodobnie no, organizm nieprzyzwyczajony do takiego wysiłku i trochę dostał w kość. Nic, pokonamy go. Zjadłem pół kilograma pizzy. Wypiłem pół litra piwa. I jestem gotowy, żeby udać się na spoczynek. Może nawet coś jeszcze zacznę montować na pierwszą część. Ty już teraz pewnie oglądasz którąś z kolei, ale zawsze jest ten pierwszy raz. Teraz już na pewno pożegnam się z tobą i grzecznie uśmiechnę się o łapkę w górę. Jakikolwiek komentarz, aby nakarmić algorytm YouTube'a. I oczywiście serdecznie zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Wyprawa na Sycylię dopiero się zaczyna, a ja jestem pewien, że czeka mnie mnóstwo ciekawych przygód. Życzę ci miłego dnia, dobrej nocy i do zobaczenia w następnym odcinku. To jest naprawdę dobra okazja, aby podziękować Natalii, Lidce, Marii, Gizie, A i W, Stachowi, Kamilowi, Miszy i wszystkim innym, którzy zostawiają komentarze pod moimi filmami. Wdzięczny wam wszystkim jestem także za łapki w górę, co stanowi wsparcie mojego kanału. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka i tradycyjnie zapraszam na kolejną część. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.